Słucham. No, dzień dobry, witam. Z tej strony Urszula Olszewska. Ja mam zapytanie właśnie, bo otrzymałam list od świadków Jehowy. I czy właśnie wy tak rzucacie do skrzynek teraz listy, żeby tak pobudzać ludzi do czytania Biblii? Taką macie teraz misję? No, jak już nie zostajemy w domu, to w domu też zostawiają. Bracia nasi, no. Aha, to zostawiacie, tak? Tak. Mhm. A to te listy to sami piszecie, czy wam właśnie tam u góra mówi, że macie takie coś robić, na przykład ten starszy zboru? Nie, 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 to jest inicjatywa oddolna. Aha, że sami od siebie. Tak. Aha, bo właśnie, bo ja tam podchodzę właśnie do stojaków, jak tu stoją u mnie, nie, w mieście. A w jakim? W Rzeczu, nie? Nie, w Rudzie Śląskiej. A w Rudzie Śląskiej. No i właśnie, i one chyba właśnie mnie też, bo ja tak zadaję im pytania, to próbuję z nimi rozmawiać i dlatego chyba mi rzuciły ten list, żebym sobie właśnie... Tak, pewnie tak. Chciały mnie bardziej zachęcić. No, oczywiście. Mhm. Oczywiście to niezobowiązujące jest, no jak ktoś chce, to będzie to robił, jak ktoś nie chce, to nie, no do niczego nie zmuszamy, ale zachęcamy, to jest forma zachęty. No właśnie, bo ja bym tak chciała tak głosić właśnie, jak Świadkowie Jehowy głoszą, tylko ja właśnie wyczytałam, że mamy głosić Chrystusa aż po krańce ziemi. No ale, jak się Świadka zapyta, to on mówi, że on głosi Jehowę. No, główna postać Wszechświata to jest Bóg. Jehowa, natomiast Jego Syn Jezus Chrystus, no to jest druga postać. To jest ktoś, kto umarł za nasze grzechy, ktoś, kto zrobił bardzo wiele dla nas, ale nie jest większy od Boga. No. Dlatego tak Świadkowie Jehowy mówią. Mm-hmm. Głosimy też o Jezusie, no bo przecież to największy człowiek, który był na świecie, który dla nas bardzo wiele zrobił, oddał życie za nas, żebyśmy mogli mieć życie wieczne w przyszłości. Dlatego to jest dwie największe postacie we wszechświecie. No. Niemniej jednak, jak powiedziałem, Jehowa, Bóg jest bezsprzecznie największą postacią. On stworzył wszystko. No ale Bóg Twórca właśnie, że wszystko przekazał Synowi. Tak jak ja kiedyś miałam, znaczy nie kiedyś, właśnie jak mam córki i córce przekazałam mieszkanie, no to teraz córka jest właścicielem tego mieszkania. No, i jak córka urodzi dzieci, to ona już stanie się matką. No dokładnie. A ja stanę się babcią. To tak samo jak Bóg Stwórca ma Syna Jezusa Chrystusa. I ten Syn ma dzieci, bo Hebrajczyków 2:13, że ten Syn już ma dzieci, Jezus Chrystus. No to Jego Ojciec... Dalej jest Jego Ojcem, jest jakby największą postacią. Jest Jego Ojcem, ale dla nas Ojcem jest Jezus Chrystus. Bo On nas zrodził z tej prawdy i nam daje życie wieczne. Jezus Chrystus. Bo On za nas cierpiał. On przelał krew Jezusa Chrystusa, że nas obmywa. Że w Jego imieniu jest zbawienie. On jest naszym Zbawicielem. Dokładnie. Ale postacią największą jest Jego Ojciec Jehowa Bóg. On nie miał początku. On nie ma końca. Natomiast Jezus był pierwszym stworzeniem Boga, więc nie może być większą postacią od Boga. Ma zadanie, tak jak Pani powiedziała, żeby nad nami czuwał, bo mam takie powierzone zadanie od swojego Boga. Ma stworzył Królestwo Boże, o którym się wiele miliardów osób modli. I to nadzór ma Jego Syn, bo mu przekazał Jehowa Bóg, Jego Syn Jezus. No i tak jest, tak jak Pani mówi. No, Jego Ojciec... Natomiast największą cześć bezsprzeczną zasługuje Jehowa Bóg, no. Bo On jest inicjatorem wszystkiego, On jest stworzycielem wszystkiego. Jezus mu pomaga, owszem, ale jak powiedziałem, największą postacią jest Jehowa Bóg. No ale Jezus Chrystus też jest Bogiem. Jest Synem Bożym. Synem Bożym, a to nie to samo. To tak jak w rodzinie ludzkiej. Ojciec z Synem nie są równi. Może nazywają się tym samym nazwiskiem, ale nie są równi. No, no równi nie, bo jak moja mama, ale równi w, no tak. Ale równi w tym właśnie w działaniu. I też Jezus Chrystus, że jest naszym Ojcem. Bo jak ma dzieci, to jest naszym Ojcem. Generalnie mówię, że Bóg jest jeden. Bóg
jest jeden i Bóg jest, ma biblijne imię Jehowa. Ale Bóg... Tego świadkowie Jehowy się trzymają. Ale Bóg, no właśnie, ale Bóg właśnie z Boga prawdziwego, nie? Że 1 Jana 5,20, że On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tak, Jehowa Bóg. Nie, to właśnie pisze o Chrystusie, nie? Że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Że Jezus Chrystus jest Bogiem dla rodzaju ludzkiego. Bo Stwórca przeklął Adama i Ewę i dał zbawienie w Synu. Czyli w Jezusie Chrystusie. I On nie cofnął tego... Można go nazwać tak zwanym Bogiem z małej litery. Czyli takim mniejszym niż Jehowa. Nie są równi. No proszę Pani, to sama dobrze rozumie. Ale teraz największym Bogiem dla nas jest Jezus Chrystus, bo Jego Ojciec jak mu przekazał... Nie. Największym Bogiem jest Jehowa Bóg. Jeden prawdziwy. Natomiast Jego Syn Jezus Chrystus nie jest równy Bogu. Ale Bogiem, a czy Bogiem tego świata jest szatan? To też jest taki mały Bóg, jest małe... No tak oczywiście. No, Bogiem, nazwany biblijnie Bogiem tego świata jest szatan, bo póki ma możliwość działania i nie przyszło jeszcze Królestwo Boże tu na ziemię, no to będzie działo do pewnego momentu. To też Biblia dobrze mówi. No to Bogiem tego świata jest szatan, ojcem kłamstwa jest szatan, to ojcem prawdy jest Jezus Chrystus. Za Adama, bo w Adamie umieramy. Pani może wierzyć w co Pani sobie życzy. Ja nie neguję tego i nie będę Pani wyprostowywał. Ja Pani powiedziałem, w co Świadkowie Jehowy wierzą. No wiem. Jak Pani chce, to dokładnie z nimi przeanalizować, to zachęcam do spotkania się, tak z kimś umówienia i na podstawie Biblii w dogodnym momencie z Panią przeanalizują to. No bo chodzi o to, że właśnie wszystkie religie mają Biblię i każda religia inaczej naucza, nie? I posługują się Biblią. Czyli ta Biblia jest sfałszowana, bo każdy pod siebie ją podciąga. Przepraszam, bracie Bogdan tu mówi, czy apostoł Paweł znał Jehowę? Halo, kto mu tu mówi? Bogdan, czy apostoł Paweł znał Jehowę, Boga? Ma pytanie. No, z opowieści tak, oficjalnie, twarz o twarz nie. Znaczy, ale Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od 5, kim ty jesteś? Ja jestem Jehowa, zobaczymy przykład Nowego Świata, akurat tu mam i odczytam ten werset, Dzieje Apostolskie. A w ogóle z kim ja mam teraz? Bogdan, dany od Boga moje imię, 9:5 jest napisane tutaj. Ale kim pan jest? Ja jestem jednym z 24 starszych. Objawienie 9:5, kim ty jesteś? Ja jestem Jezus, przykład Nowego Świata od Świadków Jehowy. A jaki pan cel ma tej rozmowy? No, że apostoł Paweł znał Jezusa, a mówi, reszta to śmieci, byleby pozyskać Jezusa Chrystusa, tak? A Jehowy nie zna, bo Jehowa teraz z Ameryki wyszedł. Ale co pan chce uzyskać? No, bo że Jehowa uśmierca ludzi, uśmierca, rodziny rozbija i teraz jak Judasz się powiesił, to świadkowie na krawatach będą się wieszać, bo Jehowa ich uśmierci, a Jezus nie uśmiercił Judasza. Judasz nie zdradził Jehowy, tylko Jezusa. Jezus kupił cię krwią, na to, bo jest Jezus, nie Jehowa. 1 Koryntian 11 rozdział, no, każdy mężczyzną jest Chrystus, a Chrystusowy Ojciec jest naszym dziadkiem na emeryturze. Ale nie musi pan tak... Brat Bogdan, Kolosanem 2. Brat Bogdan w Chrystusie. Nie musi pan tak podniecać, bo to nic nie zmieni. Ja mam ducha prawdy, a ty masz zaślepienie, Efezjan 5,14, ale ja ciebie wskrzeszam, żebyś żył w raju na ziemi, bo raj będzie na ziemi. Ale w prawdzie, w miłości Chrystusa, baranka. On dał doskonałą miłość i cierpiał. Za prawdę cię. A Jehowa co dał? Jehowa amerykański dał ci stojak, strażnicę, przebudźcie się i kłamliwe nauki ze stołu Jehowy. No dobrze, to są nasze sprawy, a jak pan nie chce, to... Bo królem nad królami jest Chrystus, wiesz? Księga Daniela 2,44, 7,27, także pan, bądź królem. Ja pana wierzę, nie neguję, to są pana sprawy. Ale pan to jest diabeł, ja jestem książę ani... Bogdan. Ja mam ojca w niebie, króla, to jest Chrystus. Rzymian 8 rozdział. Życzę wszystkiego dobrego. Ja tobie życzę, żebyś nawracał w Świadków Jehowy, bo teraz kłamstwo straci moc. Judasz sobie odebrał życie, a ty sobie nie odbieraj. Żyj na wieki. Dziękuję bardzo za życzenia. Jezus wybranie jest teraz. On cię wybrał, baranek, który jest Bogiem Ojcem. Bogiem i życiem wiecznym. Także świadkowie, widzicie, co im zrobił Jehowa, który morduje ich. To my budzimy ich, Świadków Jehowy. Krzyczymy, budzimy, bo oni o północy, w środku nocy powstał.
krzyk, wołamy już tyle lat. Chrystus zaczął swoje 1000 lat. Oni stoją na świadectwo, na swoją śmierć, na stojaczku. Tak? I że Jehowa dał dzieci Chrystus Jezusowi, czyli Jezus ma dzieci, ale to nie Jehowa, tylko Ojciec. Ojciec Jezusa. Oto ja dzieci, które dał mi Bóg. Bóg Ojciec, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I tu jest przykład Nowego Świata. Hebrajczyków 2:13. I znowu będę pokładał ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi, tu wpisali Jehowa, bo Jehowę wpisali, bo się wpisze w papier, tak? Srebrzanka jeszcze bardziej sfałszowana jest. Ewangelia Jana 8 rozdział 12 wersetów wyrzucono. Bo ta cudzołożnica, co uprawiała seks, takie prostytutki, co uprawiają seks fizyczny, wejdą do królestwa. Łotry, cernika, takie prostytutki, co odebrali Chrystusowi tytuły boskości, ojcostwa, królestwa. To Jezus jest mniejszy 2 centymetry od tego swego Jehowy amerykańskiego. Jehowa amerykański to jest śmieć. 8 milionów zjód, bo pan diabeł jest nad wami. Diabeł jest Lucyfer większy. Ten diabeł z rogami, z kopytami, z fujarą. Jehowa musi słuchać tego nowego porządku świata, bo się wyszczepili. I są w świecie jak biznesmeny, krawaciarze i strażnica na stojaczkach, tak? I przebudźcie się. Korporacja właśnie tych, co lasy wycięli. Mamy klimat cieplarniany. Miliardy strażnic produkują, lasy wycięli. Także Słowo Boże kłamie każdy przekład, ale kto ma ducha prawdy, bo diabełek zaślepił najbardziej świadków Jehowy, szatan, Bóg tego świata, ale Chrystus oślepia ludzi, jak ktoś ma ducha prawdy, czyste serce, to oślepia każdego. I my możemy skrzeszać poprzez to, że ktoś uwierzy w Chrystusa Baranka, że jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, w duchu prawdy i miłości Chrystusowej. Mamy krzyczeć, karcić, napominać, żeby oni się opamiętali. Efezjan 5:14, bo oni śpią, są martwi dla Chrystusa. Pierwszy Tymoteusza 5:6, ta kobieta, co za życia, rozwiązłe życie prowadzi, jest martwa. Tu jest to napisane, 5:6. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia jest umarła. Czyli oni są martwi dla Chrystusa. Efezjan 5:14. Bo dla nich Chrystus jest jakimś tam aniołem, go sobie zrobili, organizacja. To są faryzeusze, tak jak w pierwszym wieku. Oni szukają prawdy i sprawiedliwości, żeby za barankiem iść. Efezjan, tutaj jest prawda, jest w Chrystusie. Uczymy się Chrystusa, 20, jak prawda jest w Jezusie. I tutaj 5:14, że to oni mają się obudzić. Bo oni są zakłamani przez Amerykę. Błogosławimy. Błogosławimy.